strony mówi Basza. Dzisiaj będę mówił na temat transferów. Oczywiście są to plotki transferowe. Jeszcze nie mamy tutaj potwierdzonych informacji. A mianowicie mówi się głośno, że miałoby dojść do transferu Ronaldo, miałby przejść z Realu Madryt do PSG. Natomiast Neymar miałby przejść z PSG do Realu Madryt. Absolutnie po prostu byłby to hit, po prostu czegoś takiego jeszcze by nie było w historii transferów, w historii piłki nożnej. Jednak na samym początku mam do Ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. O co chodzi? Chodzi tak, przede wszystkim tak, są dwa warianty. Na pewno tak, zacznę od tego, że na pewno po prostu Ronaldo po tym sezonie w okienku zimowym odejdzie z Realu Madryt. Absolutnie jest to po prostu praktycznie na 1000% pewne. Pomimo tego, że ma kontrakt podpisany do 2020 roku, to i tak po prostu odejdzie z Realu Madryt. Ma też już swój wiek, w przyszłym roku będzie miał 31-32 lata, jakoś tak. Wiadomo, że Real Madryt to jest po prostu maszynka naoliwiana, dobrze po prostu grająca. Oni potrzebują nowych, młodych piłkarzy. Tam po prostu nie ma chwili po prostu przerwy tak naprawdę, żeby starsi piłkarze mogli grać. Era praktycznie Ronaldo, nie ujmując nic mu, po prostu jest absolutnie legenda, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, kończy się, jeśli chodzi o Real Madryt. I teraz, albo Ronaldo przejdzie po prostu do innego klubu, tutaj tak naprawdę Mendes, po prostu jego menadżer, już trwają po prostu rozmowy, albo też dojdzie do sytuacji nietypowej tak naprawdę w piłce nożnej, a mianowicie dojdzie do tak zwanego barteru, czyli transferu, który obowiązuje tak naprawdę w dwie strony, w jedną stronę i w drugą stronę. Na bazie tego transferu Ronaldo przeszedłby do PSG, natomiast Neymar po prostu przeszedłby z PSG po prostu do Realu Madryt. Byłby to niezły psikus tak naprawdę i pstryczek w nos po prostu Barcelonie, ponieważ wiadomo, że może po prostu nie jest to tak oficjalnie, nie mówi się o tym oficjalnie, ale na przykład w Hiszpanii jest zakaz, nieoficjalnie oczywiście, przechodzenia do konkurencji, czy nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie grał 2 lata w Realu Madryt, a później przeszedł do Barcelony. Jest tam tak zwany zakaz konkurencji, natomiast tutaj by się ten zakaz konkurencji ominęło, chyba że po prostu Neymar odchodząc po prostu z Barcelony miał klauzulę, że nie może w przeciągu na przykład 5 lat zagrać w klubie, który jest konkurencyjny, tak, nie może zagrać na przykład w Realu Madryt, który jest konkurencją w lidze oczywiście, tak, bo może jest też konkurencją w lidze mistrzów, ale w innej rozgrywka, ale tutaj też jest inna kwestia, czyli może dojść do sytuacji absolutnie nietypowej. Tam by się pojawiła taka sytuacja, gdyby na przykład Ronaldo przeszedł do PSG, a Neymar przeszedłby to po prostu do Realu Madryt, to wtedy Real Madryt troszeczkę by jeszcze dopłacił za tak naprawdę po prostu za Neymara. Pominięte by były wszelkie kwestie dotyczące po prostu zarobków, kwestie dotyczące po prostu tutaj umów podpisanych i tak dalej. Odbyłoby się wszystko na barterze, czyli po prostu wymiana za wymianę, tak? Plus tutaj Real by oczywiście dopłacił. Tutaj jakby prezes Realu Madryt nigdy nie ukrywał tego, że był wielkim fanem Neymara i że chciałby po prostu go pozyskać dla Realu Madryt. Wiadomo, że po prostu wcześniej już go pozyskał tutaj, pozyskała go Barcelona. Więc bardzo ciekawa sytuacja. Druga tak naprawdę możliwość, druga sytuacja, w której może dojść do takiego transferu, to jest sytuacja, w której Ronaldo odejdzie sam do PSG bez przychodzenia tak naprawdę tutaj Neymara do Realu. Być może Neymar tutaj, wiadomo, mówi się, spekuluje, że też chce odejść, ale być może Neymar zostanie w PSG, może te po prostu, wiecie, te niesnaski na początku zostaną załagodzone. I wtedy Ronaldo, jeżeli chce po prostu przejść do PSG, to po prostu Real Madryt mówi jednoznacznie, tak, PSG by musiało zapłacić za niego 200 milionów euro, kosmiczną sumę, przypomnę, że Neymar poszedł za 222 miliony euro, 200 milionów euro plus po prostu nowy klub, czyli PSG, musiałby wypłacać pensję Ronaldo na tym samym poziomie, która to była zagwarantowana w Realu Madryt, czyli była to pensja na poziomie 40 milionów euro netto, czyli na rękę. Netto po prostu, czyli na rękę, czyli około tam 160 milionów złotych na rok. 40 milionów euro by musiała zapewnić ta po prostu drużyna.
Czyli możemy po prostu łatwo sobie policzyć, że praktycznie cały tutaj po prostu transfer zamknąłby się w kwocie praktycznie około 400 milionów euro. Mam gigantyczne pieniądze, no bo po prostu łatwo sobie policzyć, że 200 milionów za transfer plus po prostu 40 milionów euro za każdy rok, po prostu grania w piłkę, gdzie Real Madryt po prostu miał podpisaną, czy Ronaldo miał podpisaną umowę z Real Madryt do sezonu 2020-2021, czyli praktycznie 4-5 lat, tak, zakładając, no 4 lata po prostu, tak, plus dochodziłyby do tego jeszcze jakieś dodatki, to by było około 400 milionów euro, 360, 380, maksymalnie 400 milionów euro. Wiadomo, że ta pensja mogłaby po prostu po każdym roku być większa czasem, więc naprawdę gigantyczne, gigantyczne pieniądze. Jedno jest pewne i Neymar się czuje po prostu w PSG, że chce zmienić klub, być może po prostu jego uczucia się zmienią, po prostu pierwszy rok będzie miał taki ciężki. Na pewno na tutaj Ronaldo po prostu odejdzie z tego klubu, z Realu Madryt na pewno po prostu odejdzie z Ronaldo. Ja uważam, że cały czas po prostu podtrzymuje to, że istnieje duża szansa właśnie, żeby na miejsce Ronaldo przyszedł właśnie Robert Lewandowski, bo jest w swoim najlepszym czasie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Teraz tak, jeszcze wam powiem tak kilka słów dodatkowych, dlaczego po prostu tak by doszło. Jakby tutaj małe prawdopodobieństwo jest, wiele osób mówi tak, że Neymar po prostu by, Ronaldo by przyszedł do PSG, byłby w PSG, tam byłby także Cavani, Mbappé i Neymar. Wątpię po prostu, żeby tutaj klub pozwolił sobie na to, żeby mieć trzech klasowych napastników, chociaż tutaj w tym układzie Ronaldo przyszedłby na zasadzie po prostu gwiazdora, czyli miałby status gwiazdy, który grzałby ławkę i by wszedł po prostu w momencie, kiedy gdyby po prostu tego klub potrzebował, tak? Natomiast wątpię, żeby tutaj Ronaldo zdecydował się na funkcję jeszcze tutaj zamiennika, tak? Prędzej Ronaldo by poszedł do gorszego klubu w lidze, żeby tylko po prostu grać cały czas, czyli grać po prostu pełne 90 minut. Aczkolwiek, no wiadomo, że jakby tutaj doszło do tego mariażu, tak, między zawodnikami, to byłoby bardzo wygodne, ponieważ oba kluby nie musiałyby tak naprawdę wykładać ogromnych pieniędzy na stół, tak, ogromnych pieniędzy na stół, a wiadomo, że Real Madryt jest w takim etapie, że teraz jest w etapie przebudowy, tak. Jeszcze powiem a propos tego transferu, jeszcze chodzi po prostu a propos tego transferu, to była taka sytuacja, że tutaj Jorge Mendes miał dokonać już tego transferu, czyli miał po prostu dojść do podpisania już umowy w trakcie finału Ligi Mistrzów, który miał miejsce w Cardiff, gdzie tak naprawdę finał ten zakończył się zwycięstwem tutaj Realu Madryt, którym strzelił po prostu dwie bramki Ronaldo, gdzie tak naprawdę jego wartość rynkowa jeszcze bardziej po prostu jakby wzrosła, tak, pomimo tego, że ma już ten wiek, licznik, tak się mówi, wiek na karku, to pomimo tego jego wartość dalej po prostu jest duża, tak, dla PSG. Natomiast nie ma co się oszukiwać, tak, jest to zupełnie inny typ gry w PSG, jest duża konkurencja, wątpię, żeby tutaj Ronaldo się odnalazł, ale jest na pewno prestiżowy klub. Jeżeli Ronaldo by myślał o takim prestiżowym klubie, to na pewno po prostu już jako emeryturę, to na pewno po prostu grałby tu w PSG. Natomiast Real Madryt jest absolutnie w przebudowie, potrzebuje nowych zawodników, nowych piłkarzy. Gareth Bale praktycznie jest też po prostu kontuzjowany na wylocie. Benzema, po prostu wszyscy nie są zadowoleni z Benzemy, chociaż ostatnim czasy przebudził się. Tak, Ronaldo po prostu mówi się, że odejdzie po prostu, bo już rozegra najlepsze swoje czasy w tym klubie. Także absolutnie po prostu Real Madryt będzie patrzył pozyskiwać piłkarzy. Dla Roberta Lewandowskiego tak naprawdę byłaby to ostatnia szansa, gdyby to było na przykład za rok czy za dwa lata, to już będzie pewnie za stary, oczywiście w świecie piłkarskim, tak, dla Realu Madryt. Natomiast Neymar absolutnie byłby tu świetnym po prostu strzałem Fiorentina Pereza, ponieważ Neymar jeszcze jest młodym piłkarzem, jeszcze po prostu piłkarzem, który może dać wiele, wiele po prostu może dać Barcelonie. Natomiast Neymar po prostu wielokrotnie mówił, że się źle czuje w PSG, mówił także swoim kolegom byłym z Barcelony. Takie też pojawiły się przecieki w mediach, tutaj po prostu w dziennikach paryskich, w gazetach francuskich, że źle się tam czuje, po prostu bez konkurencji, tak, bez konkurencji z Cavani,
jest Mbappé. Słynna była sytuacja, gdzie tak naprawdę z Cavani kłócili się o wykonywanie rzutów karnych. Neymar to jest taki człowiek, który po prostu ma status gwiazdy. O ile Robert Lewandowski czy Ronaldo są w stanie jeszcze grać zespołowo, to Neymar po prostu musi być samy jeden liderem po prostu w zespole. Jeśli chodzi o napastnika, nie może mieć konkurencji, więc gdyby przyszedł rzeczywiście do Realu Madryt Neymar, a odszedłby Ronaldo, Benzema też by odszedł, Gareth Bale, wtedy Neymar po prostu byłby jedynym napastnikiem takim kluczowym, istotnym, właśnie być może po prostu właśnie w tym tandemie razem z Robertem Lewandowskim by stworzyli świetne po prostu połączenie, tak, bo Robert na pewno byłby w stanie tutaj dogadać się z Neymarem, także świetnie by to wyglądało. To wszystko na dzisiaj, tym razem już naprawdę koniec, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, trzymajcie się, na razie, napiszcie w komentarzach, co myślicie na temat, co myślicie, jak uważacie, czy takie transfery będą mieć miejsce. Trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.